Rafał pyta, czy dla siebie lepiej inwestować na GPW jako A, osoba prywatna, tak to robią obecnie, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka z OO na przykład. I w zasadzie to wszystkie te pytania są zgrupowane w jeden i ten sam sposób. W jaki sposób ja jako osoba prywatna mogę inwestować na GPW dla innej osoby prywatnej, dla firmy, która jest jednoosobową działalnością gospodarczą, dla spółki z OO lub innej spółki. Generalnie rzecz biorąc, nie będę już przytaczał dalej pytania, bo ono się przewija w koło tego samego tematu. Generalnie, jeżeli inwestujesz dla siebie, to moim zdaniem masz dwie możliwości. Albo inwestujesz jako osoba prywatna, albo inwestujesz jako firma, ale tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza. Wtedy nie masz podwójnego opodatkowania. Można jeszcze inwestować jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wtedy najpierw spółka płaci podatek od zysków kapitałowych, nie dywidendy, a następnie potem wyciągając pieniądze ze spółki, znowu płacisz podatek od zysków kapitałowych już ze spółki. Natomiast pozostała część pytania dotyczyła inwestowania na rzecz kogoś, co, prawdę mówiąc, w polskim prawie jest bez specjalnych uprawnień, z tego co wiem, niedozwolone. Ja sam kiedyś zastanawiałem się nad czymś takim, jak na przykład sprzedawanie sygnałów inwestycyjnych i tak dalej. Nawet takie rzeczy nie są możliwe, a co dopiero zarządzanie czyimś kapitałem. Do tego trzeba mieć uprawnienia i w dodatku jeszcze prawdopodobnie jakiś controlling trzeba mieć zatrudniony i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo skomplikowane sprawy i moim zdaniem nie opłaca się ryzykować, biorąc w zarządzanie czyjeś pieniądze i łamiąc prawo, ponieważ KNF w momencie, kiedy by do tego doszedł, może nałożyć naprawdę bardzo wysokie kary, kilkaset tysięcy, chyba nawet kilka milionów. Nie jestem w tej chwili pewien. Już dawno przeglądałem ustawę związaną z KNF-em. Natomiast podstawowa sprawa jest, można powiedzieć, że ktoś jest zaufany i tak dalej, ale w momencie, kiedy ktoś nie jest prawdziwym inwestorem, nie rozumie chociażby do końca pojęcia obsunięcia kapitału. Jeżeli nie rozumie obsunięcia kapitału, to nie wiesz, kiedy mu nerwy puszczą i jednak obróci się przeciwko tobie, bo uzna, że marnujesz jego pieniądze. Mariusz tutaj pisze, sprzedawanie sygnałów jest możliwe, jeżeli nie sprzedajesz sygnału jako takiego, tylko na przykład abonament do strony ze sygnałami, które naśladują kupujący abonament. No nie do końca się z tym zgodzę. Ustawa jest bardzo restrykcyjna i dawanie wszelkich sugestii inwestycyjnych według mnie jest zabronione w sensie takim, że teraz kup, a teraz sprzedaj. Nawet, że teraz ja kupiłem, a teraz ja sprzedałem. Rafał pisze, jeśli ktoś będzie z mafii, to w ogóle lepiej się nie zadawać z takimi osobami i nie brać od nich pieniędzy na inwestowanie, zdecydowanie. Okej. Do następnego pytania przechodzę. To jest pytanie od Mariusza. Zastanawiam się, dokąd to wszystko zmierza. Dokąd zmierzają te cykle webinarów? Czy ma pan jakiś plan? Czy może podzielić się pan nim z nami? Ja chciałbym wiedzieć, jakie umiejętności będę posiadał po cyklu, jeżeli takowy jest przewidziany, webinarów. Skąd te pytania? Ano stąd, że się pomyliłem. Sądziłem, pewnie jak większość, że będzie pan zmierzał w kierunku nauczenia nas zarabiania na GPW lub Forex przy pomocy strategii, które samodzielnie lub z pana pomocą napiszemy, nami brokera. No bo po co prowadzić szkolenia, jak nie po to, żeby móc zarabiać? A jedyną drogą jest opracowanie kompletnej strategii. Sądziłem, że po nauce metody przecięcia dwóch średnich pójdziemy dalej i na bazie tej prostej metody nauczymy się tworzyć pełną strategię, w tym optymalizowanie wartości, zarządzanie kapitałem, etc. Bez tej wiedzy, umiejętności, czemu ma służyć rysowanie dwóch średnich? Ja nie wiem. Jeśli nie wiem, jakie są statystyki tej metody, jeśli nie wiem, jak zrobić backtest, odczytać go i co ważniejsze, analizować wyniki. Jeśli nie wiem, jak i kiedy optymalizować wyniki, etc. Więc jeżeli tego wszystkiego nie potrafię, to całe to rysowanie to tylko zabawa. Ale nasze pieniądze przecież to nie zabawa. Zgadzam się z Tobą całkowicie, Mariuszu. Jest plan oczywiście na to, jak mają być prowadzone webinary. Natomiast tutaj tylko taka mała uwaga. Na razie zaczynam pokazywać dopiero możliwości. Jest to bardzo duży kawałek wiedzy i
Nie jest możliwe w ciągu, przecież to jest w tej chwili trzeci webinar otwarty, w ciągu tak krótkiego czasu pokazanie do końca, jak zarabiać na giełdzie. To jest po prostu niewykonalne. To przy prowadzeniu ludzi za rękę na rocznej Akademii Inwestora zajmuje w sumie 22 dni, po 8-10 godzin dziennie, więc i to też jest wtedy interakcja bezpośrednio człowiek z człowiekiem. Nie jest po prostu możliwe zmieszczenie wszystkiego tutaj na webinarze. Natomiast oczywiście rozwijam tematy i planuję rozwijać. Cały harmonogram jest przeze mnie przygotowany, co będzie dalej. Już dzisiaj, przy okazji drugiego podejścia do Bernsteina i do jednosesyjnego strzału stochastycznego, pokażę co nieco odnośnie optymalizacji, opowiem o optymalizacji. I taki jest generalnie plan. Natomiast no, nie da rady po prostu zmieścić w ciągu pół godziny, 40 minut w dwóch takich modułach tej długości wiedzy, jak zarabiać i jak testować systemy i wszystko naraz. W tym momencie wskazuję głównie kierunki i będę je dopiero po prostu rozwijał na kolejnych webinarach. Następne pytanie. To był Mariusz. Michał pyta. Witam cię, Rafale. Ja mam dwa pytania odnośnie AmiBrokera, a mianowicie, jak tworzyć na jednym rzucie ekranu kilka rodzajów wykresów? Bo na przykład mam z automatów czytany wykres ceny razem z wolumenem pod spodem MACD, RSI, a ja chcę sobie zmienić tak, abym miał wykres ceny na osobnym wykresie, pod tym wykresem wykres wolumenu i jeszcze pod spodem na przykład wykres stochastika, a nie w innym arkuszu. Próbowałem wykasować w Edit Formula formuły określonych wykresów, ale potem pojawiają się błędy. Od razu będę odpowiadał na to pytanie, bo jest jeszcze pytanie 2. Przede wszystkim nie usuwa się formuł przez Edit Formula. W momencie, kiedy jesteś w AmiBrokerze i jesteś na wykresie, klikasz prawym przyciskiem i masz pozycję Delayed Indicator. I tam sobie usuwasz te formuły, których nie chcesz. Poza tym zamykasz te podokienka, również klikając na nich prawym przyciskiem i na końcu masz polecenie Close. W ten sposób pozbywasz się niechcianych podokienek. Potem z kolei jak dodajesz? Jeżeli chcesz coś umieścić bezpośrednio na wykresie, musisz to znaleźć w panelu Charts i przeciągnąć na ten wykres. Wtedy będzie to wspólnie na wykresie. Natomiast jeżeli chcesz mieć to w oddzielnym podokienku, musisz w panelu Charts dwa razy na tym kliknąć. Wtedy otworzy się oddzielne podokienko i nie będziesz tego miał na wspólnym wykresie, ale zarazem nie będziesz miał tego na osobnym arkuszu. Będzie to na jednym arkuszu wykres nad wykresem ze wspólnym kursorem pionowym, jeśli chodzi o daty, ze wspólnym przesuwaniem na suwaku. I widzisz wtedy wszystko naraz. I pytanie numer 2 od Michała. Co robić, abym mógł precyzyjnie oznaczać początek czy koniec fal lub korekt na wykresie, bez potrzeby powiększania wykresu i sprawdzania, czy koniec linii jest dokładnie na max, czy min, czy jest coś takiego, że najeżdżam strzałką w pobliże max, min i program sam oznacza. Jest coś takiego. W momencie, kiedy masz włączonego AmiBrokera, jest taka podkówka magnes. W momencie, kiedy masz to włączone, w pobliżu zakończeń świec następuje przyciąganie przy nanoszeniu elementów graficznych na wykres. To jest faktycznie dosyć pomocne, chociaż i tak niestety czasami trzeba powiększyć sobie fragment wykresu i upewnić się, czy przypięło się do tego wąsa, do którego chciałeś. Następne pytanie to był Michał. W jakim momencie cyklu koniunkturalnego teraz jesteśmy? To jest dla mnie magiczne pytanie, ponieważ zakłada ono prognozowanie. Ja niestety nie będę tutaj nigdy na webinarze pokazywał prognozowania. Wyłącznie będę pokazywał reagowanie i testowanie, jak coś działa. Nie jestem w stanie powiedzieć Ci, w jakim momencie cyklu koniunkturalnego jesteśmy. Nawet nie wiem, jakie są jego rodzaje, ponieważ po prostu inwestor, który zarabia, ma tak naprawdę reagować na cenę, która się dzieje na rynku, a nie na to, co ludzie ogólnie mówią. Zarabiać można w obydwu kierunkach i oczywiście czasami dobrze jest wyznaczyć kierunek trendu, ale to jest w zasadzie główne zastosowanie, jeżeli chodzi o cykle. Jeśli chcesz inwestować zgodnie z trendem, bądź jeśli chcesz inwestować przeciwtrendowo.
Nie będę tutaj nigdy mówił o żadnym prognozowaniu, a cykle koniunkturalne niestety się do tego sprowadzają. I następne pytanie, na które chyba było zadane po ostatnim webinarze zaraz. Jaki jest Twój take profit dla formacji Gartley, BAT, a jak dla motyla i kraba? Nie używam praktycznie tych formacji, muszę się przyznać, ponieważ są to formacje obserwacyjne i dla mnie niesprawdzalne. Nie mam w takim razie możliwości określenia take profit i przetestowania tego take profitu. To są wszystkie pytania zadane przed webinarem. Tutaj widzę, Rafał odpowiedział na pytanie odnośnie cyklu koniunkturalnego. Dziękuję za pomoc. I w takim razie przechodzimy dalej. 20 po najwyższa pora ruszać dalej z prezentacją.